Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział do Żydów: Zaprawdę powiadam wam, jeśli ktoś zachowa moją naukę, nie zazna śmierci na wieki. Rzekli do niego Żydzi: Teraz wiemy, że jesteś opętany. Abraham umarł i prorocy. A ty mówisz, jeśli ktoś zachowa moją naukę, ten śmierci nie zazna na wieki. Czy ty jesteś większy od ojca naszego Abrahama, który przecież umarł i prorocy pomarli? Kimże ty siebie czynisz? Odpowiedział Jezus: Jeżeli ja sam siebie otaczam chwałą, chwała moja jest niczym, ale jest ojciec mój, co otacza mnie chwałą, o którym wy mówicie, jest naszym Bogiem. Lecz wy go nie poznaliście. Ja go jednak znam. Gdybym powiedział, że go nie znam, byłbym podobnie jak wy kłamcą. Ale ja go znam i słowo jego zachowuję. Abraham, ojciec wasz, rozradował się z tego, że ujrzał mój dzień. Ujrzał go i ucieszył się. Na to rzekli do niego Żydzi: 50 lat jeszcze nie masz, a Abrahama widziałeś. Rzekł do nich Jezus: Zaprawdę powiadam wam, zanim Abraham stał się, ja jestem. Porwali więc kamienie, aby rzucić w niego. Jezus jednak ukrył się i wyszedł ze świątyni. Oto słowo Pańskie. Zobaczcie, że porwali kamienie, żeby go zabić. I Chrystus co robi? Ucieka. Jak człowiek ratuje swoje życie, się chowa. Rozpoznaje, że to jeszcze nie jest ten moment, w którym Bóg, Ojciec wydaje swojego Syna na śmierć. To jest ten moment, w którym jeszcze miał żyć. Jeszcze miał coś do zrobienia. Chrystus żyje jak człowiek, który pełni wolę Boga. Ci Żydzi powiedzieli tak, że prorocy umarli. Oni nie żyją. Właśnie jak ktoś stwierdza, że prorok umarł, to znaczy, że z nim umarły wszystkie jego słowa. A więc my musimy sobie jakoś żyć po swojemu. Pełnić tak naprawdę swoją wolę. Dlatego Chrystus mówi: moje słowa, kto będzie miał moje słowa, one trwają na wieki. Bo jeżeli ty przyjmujesz słowo Chrystusa, jeżeli ty słuchasz Jego słowa, to znaczy, że przyjmujesz samego Chrystusa. On żyje w tobie. Przyjąć słowo Chrystusa oznacza przyjąć osobę, żyjącą osobę, żyjącą na wieki. Przyjąć słowo Chrystusa oznacza zrezygnować też z pełnienia swojej woli. Że ja chcę, żeby to Bóg kierował moim życiem. Kierował moim życiem, moją śmiercią. Bóg. Przyjąć słowo Chrystusa oznacza przyjąć Jego nieśmiertelność tak naprawdę. Komunia Święta dokonuje się w zasadzie także wtedy, kiedy ja słucham Słowa Bożego. Kiedy ja słucham Chrystusa, tego, co On mówi, ja przyjmuję Go jako osobę. Zobaczcie, jeżeli ktoś nie przyjmuje Słowa Bożego, jeżeli ktoś nie słucha tego Słowa, to ta Komunia Święta, wiecie, ta hostia, ten opłatek, niewiele przynosi. Tak naprawdę niewiele. Jeżeli ja nie wchodzę w relację z tym Słowem, z tym żywym Chrystusem, który jest obecny w swoim Słowie i przez swoje Słowo działa, a tak naprawdę nie przyjmuję Go już na wstępie. To zrobili Żydzi. On im to pokazał. Wy nie słuchacie mojego Słowa, dlatego nie jesteście w stanie wydać owocu. Dlatego tak naprawdę jesteście martwi.
Wielki Post to jest ten czas, kiedy odkładamy wiele rzeczy, żeby słuchać Słowa Bożego. I powiecie mi, no tak, ale Wielki Post się już kończy. I co z tego? Jeżeli wystarczy, że jedno Słowo Boże usłyszysz, tylko jedno, już jesteś uratowany. Bo już się zaczyna dla ciebie zupełnie nowe życie. Jeżeli jedno Słowo usłyszysz, to przyjmujesz osobę samego Jezusa.